Ken Carter z literą G przyjął około 20% górali. Wierzyli w wielkie Niemcy, w obietnicę lepszego traktowania. Albo brali, bo brali wszyscy w wiosce. Niektórym góralska kękarta nie przeszkadzała w działalności konspiracyjnej. Ukrywali Żydów, chodzili z meldunkami na słowacką stronę, ale Goralenfolk to niechciany spadek, który jednak trzeba przyjąć. A przecież góral honorowy i dumny, wierny ojczyźnie i tatrzański rozbójnik, zdrajca i kolaborant to awers i rewers tej samej monety. Pozostaje tylko za Antonim Krochem powtórzyć, wszystko to było cholernie nieproste. Powszechnym jest twierdzenie, jakoby Polacy nie dopuścili się żadnej formy kolaboracji z Niemcami. Tkwi w tym wiele prawdy, jednakże sprawa nie jest do końca jasna. W sprzeczności z powyższym twierdzeniem stoi sytuacja, która wydarzyła się na Podhalu. Doszło tam bowiem do realnej współpracy między podbitą ludnością a niemieckim okupantem. Mowa oczywiście o tak zwanym narodzie góralskim, którego historię przybliża książka pod tytułem Krzyżyk niespodziany, czas Goralenfolk. Krzyżyk niespodziany autorstwa Bartłomieja Kurasia i Pawła Smoleńskiego ukazał się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Czarne. Pierwszy z autorów urodził się w rodzinie góralskiej, a w krąg jego zainteresowań i specjalizacji wchodzi tematyka Tatr i Podhala. Drugi z nich to reporter i publicysta związany z Gazetą Wyborczą, autor wielu cenionych reportaży. Jak głosi stare przysłowie, każdy kupuje oczami, więc przyjrzyjmy się kwestii wizualnej książki. Tłem dla projektu Łukasza Piskorka była archiwalna fotografia przedstawiająca generalnego gubernatora Hansa Franka oraz przywódcę narodu góralskiego, czyli Wacława Krzeptowskiego. Uzupełnieniem tego projektu jest złoty motyw, dokładnie kompozycja trójkątów, które jak rozumiem mają imitować góralską parzenicę. W trójkącie znajduje się logo wydawnictwa Czarne, tytuł Krzyżyk niespodziany, podtytuł Czas Goralenfolk oraz personalia autorów. Odczytanie okładki nie należy do rzeczy najprostszych, jeśli z zagadnieniem góralskiej kolaboracji spotykamy się po raz pierwszy. O ile samo zdjęcie Krzeptowskiego z Frankiem jest bardzo wymowne, o tyle wspomniany tytuł jest dość enigmatyczny. Czym jest tu krzyżyk? Co znaczy Goralenfolk? Odpowiedzi na te pytania, i to w sposób wyczerpujący, uzyskujemy oczywiście w książce. Jednakże przy pierwszym zetknięciu mogą być one dość niejasne. Przy tej okazji wyjaśnijmy znaczenie tych pojęć. Krzyżyk niespodziany został wybrany nieprzypadkowo i odgrywa znaczącą rolę w historii Goralenfolku. Nazwa ta dotyczy bowiem symbolu używanego powszechnie w góralszczyźnie. Symbolu, który kształtem i formą przypominał nic innego jak swastykę. Krzyżyk niespodziany pojawiał się w niewidocznych na pierwszy rzut oka miejscach danego przedmiotu. Umieszczony właśnie w niespodzianym, czyli niespodziewanym miejscu, miał chronić od złego budynek lub sprzęt i jego właściciela. Warto również odnotować, że wiele polskich formacji wojskowych przed wojną również korzystało z krzyżyka. Z kolei niemieckie słowo Goralenfolk oznacza naród góralski, czyli parakulturowy twór mający na celu odróżnienie górali od Polaków. Innymi słowy, główny temat tej książki. Lektura nie posiada żadnej przedmowy. Rozpoczyna się iście reportersko, od prześledzenia historii wykonania wyroku na Wacławie Krzeptowskim oraz kontrowersji występującej wokół tej śmierci, co staje się zresztą punktem wyjścia do trudnej historii góralskiej kolaboracji. Taki sposób rozpoczęcia narracji uważam za bardzo udany. Jesteśmy wprawdzie od razu wrzuceni w wir problemu, ale na następnych kartach autorzy umiejętnie prowadzą nas przez zagadnienie. Książka nie należy do najdłuższych. Liczy sobie około 150 stron i jest podzielona na 13 rozdziałów o całkiem chwytliwych tytułach, takich jak Wisielec na Krzeptówkach, Winni i niewinni oraz Kto jest dobrym góralem. Uzupełnieniem tej książki jest bibliografia oraz źródła fotografii, których w książce możemy odnaleźć aż 22. Mimo swoich skromnych rozmiarów, Krzyżyk niespodziany skupia się nie tylko na zagadnieniu kolaboracji, ale również na historii tych, którzy bronili honoru góralszczyzny, służąc w tzw. Konfederacji Tatrzańskiej. Narrację, a prowadzenie takowej na temat jedynej polskiej kolaboracji jest niezwykle trudne, można uznać za w pełni wyważoną. Autorzy pozostawiają miejsce dla czytelnika na wypracowanie własnej opinii na temat Goralenfolku. Niewątpliwym atutem książki jest jej eleganckie wydanie, uzupełnione złotym motywem, jak już wcześniej powiedzieliśmy. Mimo natłoku informacji, przekaz jest jasny, a kolorystyka stonowana. Ilość fotografii również wpływa na wysoką ocenę pozycji.
Krzyżyku Niespodzianym możemy ich odnaleźć ponad 20. Każda z nich bezpośrednio odpowiada rozdziałowi, obok którego się znajduje. Z punktu widzenia naukowego ważnym jest również fakt zaznaczenia pochodzenia poszczególnych fotografii. Wyraźnym plusem jest również reporterski język i ciekawy dobór źródeł. Powoduje to, że historia, którą opowiadają nam autorzy, staje się niemal namacalna, a kolejne karty wręcz przenoszą nas na okupowane podhale. Jeśli chodzi o minusy, książka mogłaby być nieco dłuższa, choć warto wspomnieć, że na rynku istnieje również inna, monumentalna monografia poświęcona zagadnieniu góralskiej kolaboracji. Krzyżyk Niespodziany prawdopodobnie stąd posiada tak skromne rozmiary, bowiem nie aspiruje do książki naukowej, lecz ma na celu jedynie przybliżenie historii Goralen Folku, co zostaje w zupełności spełnione. Niezbyt konkurencyjna pozostaje również cena książki. Wynosi ona bowiem 45 zł. Książkę Krzyżyk Niespodziany polecam przede wszystkim tym, którzy z tematem góralskiej kolaboracji dopiero się stykają. Dość przyswajalny język i całkiem krótka forma tej książki powoduje, że staje się ona dogodnym punktem wyjścia do dalszej, bardziej naukowej literatury. Bardzo dziękujemy za obejrzenie materiału i do zobaczenia w innych odcinkach, szczególnie tym, które poświęciliśmy historii okupowanego Podhala.